Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was coś nowego, coś innego, coś niekosmetycznego, coś co bardzo mnie zaintrygowało. Jest to... Tak! Jest to USA Box. Jest to box ze słodyczami, z jedzeniem. Nie wiem co tam jest, jest to box niespodzianka. Wiem, że tylko rzeczy są z USA. Tutaj macie nazwę strony, na której to kupiłam. Oczywiście zostawię Wam link w opisie. To jest coś takiego nowego, coś pierwszego, które wrzucam dla Was tutaj. Będą też inne rzeczy, oprócz boxa kupiłam też na przykład coś takiego jak Naru Naru do tworzenia tutaj fajnych rzeczy, więc na pewno też to zrobimy na tym kanale. Coś innego troszkę niż kosmetyki, odbiegniemy troszkę od tego tematu, troszkę się pobawimy może bardziej. A teraz może przejdźmy do oglądania, co jest w tym tajemniczym boxie. Zapraszam! A więc tak wygląda nasz box. Jeśli mnie źle słyszycie, gorzej, lepiej, możecie napisać w komentarzach. Ponieważ testuję nowy sprzęt, zobaczymy, czy to się sprawdzi do nagrywania filmów. Więc tak wygląda nasz box. Box na stronie. Tutaj mamy nazwę strony. Skrumi. Chyba tak się czyta, skrumi.pl. Jest to strona z różnymi jedzonkami z różnych stron świata. Z tego boksa zapłaciłam równo 100 zł plus wysyłka. Chciałabym podkreślić, że wysyłka jest szybka i jest to wszystko bardzo dobrze zapakowane. Jak widać, nic się temu nie stało. Nie mam pojęcia, co jest w środku, więc już nie trzymam siebie i Was w napięciu. Otwórzmy tą piękność. A więc tak wygląda nasz box. Więc weźmy pierwszą rzecz. Są to Cheetosy Flamin' Hot Crunchy. O takim smaku, czyli chyba będą ostre. Z tego co widzę tutaj ogień naszego Cheetosa. Jest tutaj zawartość opakowania w gramach 35,4 grama, więc taka malutka paczuszka na spróbowanie, myślę. Fajnie, jest to pierwsza rzecz, którą tutaj znaleźliśmy. Biorę pierwszą lepszą rzecz. Kolejną. I kolejna rzecz jest to Jelly Belly. O smaku popcornu, z tego co widzę. Fajnie, ale czy to będzie dobre? Nie mam pojęcia. Takie jedzą w USA? No fajnie, jest to dosyć spore opakowanie, bo jak możemy porównać do tych Cheetosów, no to dosyć spore. Jest tutaj 70 gram, dosyć dużo tego. Na pewno na moim Instagramie znajdzie się test tego. Bardzo interesuje mnie ten słoik. Jest to marshmallow fluff. Do kanapki, serio? To jest do kanapki? Oh my god! Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Pianki na kanapki. Super. I to jest dosyć duże. Ma to tutaj 213 gram. Więc no... Już mamy takie trzy rzeczy. Sięgnę w tą stronę. Milky Way. O, Milky Way. Słony karmel. Fajnie. Milky Way u nas znam tylko standardowy. Nigdy nie próbowałam żadnego innego Milky Way'a. Więc super. Jest tutaj taki długi Milky Way. Trochę jak u nas Snickers. Fajnie, fajnie. Super. Kolejną rzeczą widzę tutaj puszkę Pepsi. Już ją biorę w swojej dłonie. Jest to Pepsi Mango. Wow. Chyba nie było u nas Pepsi Mango. Dosyć duża ta puszka. Splash of Mango Juice. Fajnie, spoko. Na pewno wytestujemy. Jeszcze tu widzę parę rzeczy. Tutaj wyciągam coś takiego długiego. Widzę, że to jest winogronowe, ale co to jest? To jest chyba jakaś guma. Ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest guma o smaku winogronowym. Laffy Taffy. Tu macie nazwę. Jest to winogronowe i to jest chyba taka guma, bo to jest miękkie w środku. Pierwszy raz coś takiego widzę. Lubię takie rzeczy, których nie znam, które widzę dopiero. Biorę coś tutaj. O, i tutaj mamy poptarsy. Poptarsy akurat znam. To są takie ciastka. Już jadłam kiedyś blueberry poptarsy. Tutaj mamy poptarsy frosted moles. Nie wiem, jak to się czyta. Wydaje mi się, że są to taka pianka z czekoladą. Tak jak widać na tym obrazku tutaj.
Może mi podpowiecie, jaki to jest smak? Na pewno później to przetłumaczę. No jest mi wam ciężko powiedzieć, co dokładnie jest każdy produkt, czym jest, ponieważ nie korzystam teraz z żadnego translatora ani tak dalej, a też to widzę pierwszy raz, ale chciałam wam pokazać, co możecie znaleźć w takim boksie, więc mam nadzieję, że nie będziecie mi to mieli za złe. Tutaj pianki wypełnienia odgarniam. I tutaj mamy coś słonego chyba. Kombos. Stuffed snacks. Pepperoni pizza. To są chyba jakieś chipsy? To jest bardzo twarde i tutaj widzę, że to niby ma wyglądać w ten sposób, ale to jest bardzo twarde i nie wiem do końca, co to jest. Jeśli mieliście styczność z tymi rzeczami, to naprawdę piszcie do mnie w komentarzach. Ja to przeczytam i na pewno będzie mi miło, że się dowiem od kogoś, co to jest. Troszkę inaczej musiałam ustawić kamerę, niestety mam mały tutaj problem z tym sprzętem nowym, ale jedziemy dalej. Biorę kolejną rzecz. Kolejną rzeczą mamy Snickers Peanut Butter. Super, ja uwielbiam Snickersa. Jej, tu są te dwa takie malutkie, wiecie? Ja teraz tak strzymałam ręką, to odczułam, że są dwa takie malutkie Snickersiki. Super, naprawdę fajnie coś takiego potestować, zobaczyć co może być fajne, co nie, co może nam zasmakować z różnych innych krajów, więc ja jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o tego Snickersa. Tak, tutaj jest napisane, że tutaj są dwa takie małe. Dobra, jedziemy od razu dalej. Tu widzę jakiegoś ślizaka. Tutaj mamy na patyczku napisane cinnamon, czyli już coś nie dla mnie. Nienawidzę cynamonu. Ale fajnie, taki lizaczek do spróbowania. Dużo więcej tutaj o nim nie mamy, więc nie będę przeciągać. Kolejną rzeczą mamy jakieś cukiereczki. Lemon head. Pink lemonade. Jakieś cukiereczki czy gumy. Na pewno sprawdzimy. Na pewno na moim Instagramie znajdziecie test każdego z tych produktów, bo one mają fantastyczne opakowanie, takie niespotykane, inne niż u nas w Polsce, więc na pewno każde z nich wstawię na Insta i napiszę dokładnie, co to jest. Widzę, że tutaj kosztowało to 25 centów. Więc jedziemy dalej. To już widziałam kiedyś w internecie. To jest czekolada. Caramel krem, orzeszki, krem orzechowy z orzeszkami, o tak to nazwę. I ona, z tego co wiem, na działach z jedzeniem z innych krajów jest dosyć droga, wam powiem. Ona jest taka cieniutka, płaściutka, malutka. No zobaczymy, ja jeszcze nie jadłam nigdy tej czekolady. Na pewno spróbuję, albo mój mąż spróbuje, zobaczymy, co to jest. I widzę, że tutaj jeszcze chyba trzy rzeczy zostały. Jedną z nich jest Reese's. Oczywiście nie mogło zabraknąć Reese's. Są to takie czekoladki z nadzieniem z kremu orzechowego, peanut butter. Nie mogę, jak czytam po angielsku, to nie mogę znaleźć słowa po polsku. Jak to jest po polsku, ale wiem, o co chodzi. Ja za nimi nie przepadam. Nie skradły one mojego serca. Jest to zbyt słodkie po prostu, ale to jest jedna rzecz, którą znam z tych wszystkich tak najbardziej, że ją próbowałam, więc wiem, co to jest. Na pewno mojemu mężowi zasmakuje. Głowie. I mamy tutaj gumę, bo taka płaska, to tak sądzę, że to jest guma. Pewnie guma rozpuszczalna, truskawkowa. Airheads, ale widzę, że tutaj ciągle coś mają z tymi głowami. Tutaj głowa. No i widzę, że tutaj chyba została już jedna rzecz. I ja wiem, co to jest. Widziałam to gdzieś u kogoś właśnie na YouTubie. Nerds Candy. Są takie małe, kolorowe cukiereczki. Ponoć robią w USA one furorę. My tutaj mamy rainbow, czyli jakby wszystkie smaki tęczowe. Oni sobie po prostu to wsypują do buzi. Są różne, są kwaśne, są słodkie. To u nich robi furorę, ale nie wiem, czy u nas by to zrobiło furorę. Czy takie cukiereczki to nie jest nic takiego po prostu za zwykłego? Zobaczymy, sprawdzimy. Nie można nic na to powiedzieć. Opakowanie jest naprawdę prześliczne. A teraz pokażę wam wszystkie produkty, które znalazłam w boksie. Musiałam troszkę oddalić kamerę, żeby wam to wszystko pokazać. Jest tutaj łącznie 15 produktów. Są one dosyć różne. Są czekolady, jest coś na słono, są żelki, są gumy, cukierki, ciasteczka, chipsy, picie, więc naprawdę każdego rodzaju coś dla każdego. Na pewno będziemy to testować, będziemy to sprawdzać, co to jest. Na moim Instastory znajdziecie na pewno test takich
właśnie fajnych, oldschoolowych, że tak powiem, bo one trochę takie oldschoolowe, zwłaszcza to. Po prostu troszkę się tego boję, jak to może smakować na kanapce. To jest takie, myjemy nutellę na kanapie, kucanie pianki. To może być trochę dziwne. No, jeszcze z tej strony kupiłam kilka rzeczy. Tak jak widzieliście na początku, naru naru, chciałabym, żebyśmy zrobili też właśnie sobie odcinek zrobienia tego zestawu naru naru. I no i co? Jeszcze mam coś, ale to też w innym odcinku będziemy próbować. Niech to zostanie jeszcze dla Was niespodzianką. A teraz dziękuję Wam za wspólne otwieranie boksa. Jeśli taki film Wam się podoba, jeśli byście chcieli takich więcej filmów, to zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do zostawienia ogromnej ilości łapek w górę pod tym filmem. Wtedy weźmiemy na przykład jakiegoś azjatyckiego boksa albo innego kraju i sprawdzimy, co tam na nas czeka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!